Kapłan i nawałnica. Powiastka. Nad brzegiem pewnego jeziora mieszkał rybak. Często przewoził podróżnych, którzy, aby skrócić sobie drogę, przeprawiali się łódką na drugi brzeg. Po tamtej stronie jeziora, naprzeciwko chałupki rybaka, widać było wzgórza porośnięte ciemnymi lasami, na dole zaś, nad brzegiem. Bieliły się szerokie mury i wysokie wieże wspaniałego klasztoru, który pięknie odcinał się na tle zielonych drzew i przeglądał się w szklących się wodach jeziora. Któregoś dnia, a było to jakoś pod wieczór, rybak rozwieszał właśnie mokre sieci przy swojej chałupce. Kiedy zobaczył, że zebrało się kilku podróżnych do przewiezienia na drugi brzeg, a między nimi był jeden zakonnik z klasztoru. A że rybak darzył wielkim szacunkiem ojców zakonników, także dlatego, że zawsze od niego najpiękniejsze ryby i raki do klasztoru kupowali, rzucił więc sieci, które właśnie przebierał, i czym prędzej pospieszył do łodzi. Podróżni wsiedli. Rybak się przeżegnał i łódkę odepchnął od brzegu. A jak się do wiosła przyłożył, to woda po obu stronach burty na boki się rozstępowała jak skiby spod pługa, a łódka pomykała na głębinach aż miło. Wtem, kiedy już byli na środku jeziora, nie wiadomo skąd, zerwał się taki wicher i powstał taki szum na jeziorze, że aż poczerniały głębiny. Spienione bałwany wznosiły się i przewracały. A łódką zaczęło rzucać na wszystkie strony, tak że już rybak nie mógł sobie dać z nią rady. Wszystkich śmiertelny strach ogarnął, bo przed oczami widzieli już nadchodzącą śmierć. A im straszliwsza powstawała trwoga, tym bardziej do Boga wszyscy składali ręce i cisnęli się koło świętej osoby zakonnika, żeby ich swoją wstawienniczą modlitwą kapłańską od zguby wybawił. Wtedy Świątobliwy zakonnik przemówił do nich w uroczystych słowach. Pan Bóg, bracia najmilsi, sprowadził na nas ten szkwał. Widocznie ktoś spośród nas ciężko obraził pana Boga. Niech skruszony sercem żałuje, niech za jednego wszyscy nie giną. Wszyscy zamilkli. Tylko dziewczynka, płacząc, upadła zakonnikowi do nóg i zaczęła lamentować. Ojcze. To na pewno ja ten Boży Gniew ściągnęłam. Bo raz bardzo biedny mizerak, Kaleka, wyciągnął do mnie rękę, tu na odpuście. A ja miałam od matki parę groszy przy sobie i nie położyłam mu ani grosika na rękę. Tylko poszłam między kramy i kupiłam sobie ten błyszczący pierścionek, który mam na palcu, no, żeby mi się na ręku świecił. I tego ani nie uznałam za grzech. Ani się z tego nie spowiadałam. Bardziej wolałam widzieć marny pierścionek na moim palcu niż grosz w ręku biednego kaleki. Dziewczynka ściągnęła z palca mosiężny pierścionek i precz go w wodę rzuciła. Ale wiatr nadal łódką szarpał na wszystkie strony. Woda wciąż szumiała i już zaczęła się do łódki wlewać. Wtem jeden z tych ludzi, którzy w łódce byli, załamał ręce. I głośno wołał. Nade mną, na, nade mną, a, a nie nad kimś innym, zawisła kara Boża. Oto jutro uroczyste święto, a ja, nieszczęsny, chciałem się przewieźć do boru.